Welcome to Gamers Den. Kontynuujemy naszą robotę z tą dziwną fabryką i wyczajaniem miejsca pod huba. Ja bym tego huba jednak gdzieś chętnie postawił i najlepiej jakbym go postawił chyba w tym miejscu, gdzie jest w tym momencie ta platforma. Ile taki hub w ogóle zajmuje miejsca? To jest w specjalnych dom się. Taki dom, jakby go porównać tutaj do, przyłożyć do tej siatki no tak lekko licząc jakieś 2x3 fundament mi potrzebował, no może nawet 2x4. Fundament 2x4. Dałoby radę tutaj zmieścić? Pokaż fundamenty. Postawimy tak. Raz. Dwa. 2x2. 2x3. I 2x4. Nie byłoby chyba. Wyjdziemy sobie na wieżyczkę obserwacyjną. O, samochodzik znowu pojechał. I z tego miejsca spróbujemy ten domek tam postawić. No, 2x4 to jest optymalne miejsce. Stawiamy. Mamy naszego huba z powrotem. Oczywiście pozbędziemy się tutaj niechcianych roślinek. Zaraz jak... Aha, chyba że się nie pozbędziemy. Zobaczymy. Da radę czy nie da radę? Nie da rady chyba. Ale lipa. Nie mogę tego jakoś obejść. Ty, moment. Pogubiłem się. No żebym ja takiej palmy nie mógł teraz, no naprawdę. Ja chcę zniszczyć palmę. No nie mogę, za cholerę, dobra. Domek rozmontowujemy, najpierw zbieramy, niszczymy palmę. Nie zdropiło mi to nic, nawet nie. To jeszcze tą. Idealnie. Ty też. Albo nie, ty na ozdobę tu zostaniesz, bo to już jest obok. Dobra. I jeszcze raz domek. I cyk. Dobra. No i mamy teraz w końcu naszą skrzynkę, do której możemy różne różności powkładać. Więc włóżmy tam na razie parę pocisków. Co my tu jeszcze mamy? Wapień czysty to mnie nie interesuje. Do śmieci w ogóle. Sztaby miedzi też, bo to się robi samo. Tutaj ruda miedzi też nie chcę. Grzybnie jak najbardziej do schowka. No i tyle by było. Teraz spróbujmy się pozbyć tych skrzynek wszystkich, co tu leżą. Podnoś wszystko. To byśmy mieli. Teraz nie wiem, czy w miejscu starego huba coś zostało. Pewnie tak. No pewnie, że tak. Co my tu jeszcze mamy? Weź wszystko. No, i weź wszystko. Będzie? Chyba będzie. No to teraz to, co mi jest niepotrzebne, czyli podstawowe materiały jak ruda miedzi, to ja chcę od razu do kosza. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tej krzemionki trochę.
która się pewnie do czegoś przyda potem. Rude żelaza, cyk. Posortuj mi to wszystko. Sztabki miedzi też nie chcę. Węgiel niech mi zostanie na wszelki. Krzemionki mamy dużo. Dobra. Nie wiem do czego ta krzemionka. Potem się dowiemy pewnie. I teraz tu mi jeszcze zostało trochę żelaznych prętów i ksenoparalizator drugi. Tego ksenoparalizatora drugiego już też nie potrzebuję. Pręty to się zawsze przydadzą. Ok. Mamy trochę wolnego miejsca w ekwipunku, a jeszcze musimy odnieść. Jeszcze musimy odnieść tutaj do skrzynki te oto piękne krzemionki. Ok, myślałem, że mam więcej grzybni. Gdzieś ona jeszcze musi leżeć chyba. Grzybnia przeanalizowana. I co teraz mogę? This type of mycelia has strong healing properties. R&D has created a blueprint you can access in Hub Tier 3. Hub Tierze trzecim mamy jakieś blueprinty. Co tu jeszcze mogę teraz? Pancerz obcego i paleo jagodę. Jagodek chyba nie mamy. A pancerzy obcego jest potrzebne 10. I one też gdzieś muszą jeszcze leżeć, bo miałem je w skrzynce w tamtym hubie. No ale dobra, na razie się skupmy na budowie. Więc zróbmy tak, fundamenty, jeszcze więcej fundamentów i brakło betonu, no nie, zwariuję, betonu mi brakło, dobra, dawać betonu, beton to podstawa. Dobra, dawać mi beton, dawać mi fundament. A i jeszcze dalej pociągnę. I tu. I teraz mi taki podjeździk tu elegancki proszę zrobić. Taki? A zrób. Zobaczymy jak to się potem wkomponuje. Ja sobie tu mógł elegancko wychodzić, dobra. Jest fajnie. A tutaj to głupio wygląda teraz, bo nie ma fundamentu pod spodem. To myknijmy jeszcze tu fundament. A tam pod spodem nie trzeba. A tu może jeszcze. Tam w środku już nie. Dobra, ale tu jeszcze fundamencik bym poprosił też. I może jeszcze tu taki częściowy. Trochę głupio to wygląda. Nie chcę jednak. Jednak nie chcę. Musi zostać tak jak jest. Chociaż powinno się dać ten fundament. O, tak dopasować właśnie w ten sposób cię. Ok. No i teraz tak, tu mamy kopalnię, więc z kopalnią nic nie zrobimy. Kopalnia jest i musi być. Ściany też tu nie postawię raczej koło tej kopalni. Oczywiście, że nie. Czyli naszą fabrykę musimy zakończyć w tym miejscu. Więc wybudujmy tu ściany, żeby wiedzieć, gdzie się ma kończyć. I tu. I teraz... Jak to zrobić? Tędy nam będą wychodziły druty. Więc załóżmy, że mamy miejsce dotąd. Załóżmy, że mamy miejsce dotąd. Te druty sobie przeprowadzimy tędy i tu. Dobra, tak zrobimy. I potem to pójdzie w tamtą stronę gdzieś chyba wszystko. Taką też drugą magistralę sobie zrobimy. To tu, to tu. To będzie ścianka działowa? Nie, to nie będzie działowa. Dobra, to niech będzie tak jak jest.
No i... Znaczy nie tak. To sobie wykidramy stąd. I tu zrobimy ściankę z wejściem na taśmociąg. I teraz pobawimy się z tym. Już nie wiem, czy nie lepiej będzie zrobić tej ścianki tu, ale to zaraz się dowiemy. Na razie robimy tak. Logistyka i stawiamy słupy. Nie chcę tego mieć zaraz przy ścianie, więc zróbmy może tak. Jakoś tu chyba. Taśmociąg drugi, stąd tutaj. Nie no, będzie dobrze. Teraz sobie postawimy te słupy taśmociągu. Tutaj będę chciał zrobić gdzieś zakręt już. Czyli powiedzmy, że tu będzie to zakręcało. Kurczę, nie wiem, tak się chyba nie uda. A dobra, zróbmy tak. Tym taśmociągiem drugim pojedzie sobie to do tego okienka. Tu nie będzie problemu. Tu pierdykniemy rozdzielnik taśmowy na tej linii. W ten sposób. I drugim taśmociągiem z tego rozdzielnika na ten słup. I jest wyprowadzone wszystko tak, jak powinno być. Teraz tutaj robimy sobie oczywiście bramę, żeby było jakieś przejście. Ok. I co? I tutaj mamy miejsce na fabrykę. I teraz postawmy konstruktor najpierw, byle gdzie, żeby sprawdzić, jakie są wymagania na kable. On potrzebuje 30 przewodów na minutę i produkuje z tego 15 kabli. Ja w tym momencie na taśmie mam 90 przewodów na minutę. Czyli jeśli podepnę dwa konstruktory, to on mi zużyje 60. I w ten oto piękny sposób jeszcze nadwyżka 30 pójdzie gdzieś indziej. No to dobre, dobre. Tak zrobimy. Tylko jak ustawić te konstruktory teraz? Pewnie bym chciał, żeby tu było gdzieś wyjście. Dobra. No to trzeba je ustawić w tą stronę. Raczej tak. O. W tę mańkę. Tu będzie jeden konstruktor. I obok niego zaraz będzie drugi konstruktor. Pyk. Teraz z tym dziadostwem trzeba zjechać sobie troszkę na dół, więc robimy słup. Może tu wystarczy, czy nie wystarczy? Chyba nie wystarczy, ale sprawdźmy. No, zgodnie z przewidywaniem nie wystarczy. No, nie szkodzi, możemy go postawić troszkę dalej. Co prawda będzie w przejściu. Chociaż nie musi być w przejściu. Może być tak tuż za przejściem. Teraz ten taśmociąg powinien sobie zejść już spokojnie na dół. I tak też się dzieje. No i teraz, żeby nie kombinować za dużo, to możemy po prostu tutaj zrobić rozdzielacz.
na tym taśmociągu. Możemy czy nie możemy? Zaraz się okaże. Pewnie nie możemy. Stąd tu nie ma szansy. Dobra. Podziękował. Nie będzie tego pana. No to próbujemy tu wbić rozdzielnik. Wejście z tej strony. I w linii. Jak najbliżej konstruktora. Ale nie za blisko. Tu by było dobrze. I teraz pytanie, czy przejdziemy tą taśmą tędy. Ale w życiu. W życiu Warszawy nie przejdziemy. To co ja mogę? No tutaj mamy jeszcze całe jedno pole. Weźmy te konstruktory i przesuńmy je jeszcze trochę do ściany. Produkcja, konstruktor. Powinno wystarczyć coś takiego. O! I ten w tej samej linii tu. Wtedy mogę ten rozdzielnik przestawić troszeczkę. Logistyka, rozdzielnik. Wejście z tej strony. W linii z konstruktorem. Tutaj. Czy to coś zmieni? Nie jestem pewny. No na pewno nie zmieni, bo ten konstruktor nie jest ustawiony optymalnie. Jeszcze raz. Produkcja, konstruktor. W linii z tym. Ale jak najbliżej ściany. O, widzisz. Coś takiego. Teraz rozdzielnik. Wejście z tej strony, w linii z tym. W ten sposób. Nawet za daleko jeszcze troszeczkę. Teraz jest w linii, tak? Nie no, teraz jest za blisko, nie połączy się. Kurczę. O jedno, tutaj. No dobra, lepiej nie będzie. Taśmociąg drugi, poproszę, please. Nie da rady. Zbyt pochyły w mordę rzecz jeża. No to jest jeszcze jedna opcja. Że po prostu... Tutaj sobie postawimy ten słup troszkę na środku. W ten deseń. Ten taśmociąg, mam nadzieję, stąd i tak mi tutaj zejdzie. No zejdzie. I ten taśmociąg wtedy podepniemy tu bez problemu. Tylko jest na samym środku przejścia, ale to się zaraz z nim zajmiemy. I teraz jeśli 90 idzie po tym szybkim taśmociągu, to jest rozbijane na 2 razy po 45, czyli tutaj wystarczy nam tych taśmociągów zwykłych postawić. No i co? I oczywiście tutaj będzie z kolei łącznik taśmociągów z wyjściem właśnie na tamtą stronę, dokładnie tak. Tylko nie za blisko. No coś takiego. I też z każdej... Zaraz, ile idzie tych kabli? Kable. 15 kabli na minutę, czyli bez problemu pierwszy taśmociąg to obsłuży. Pierwszy taśmociąg. Tutaj też. I nawet tu, bo tu jest dopiero 30 kabli na minutę. Więc też nie będzie problemu. Teraz stawiamy tutaj magazyn, czyli tak zwany pojemnik. Pojemnik może się stać zaraz koło konstruktora. Idealnie.
logistyka, taśmociąg, stąd tu, pięknie, i tutaj zrobimy, myślę, okienko na taśmę, dokładnie tak, logistyka, taśmociąg pierwszy może być nawet, i jedziemy do góry. No i tak, druciory wchodzą tędy po całym przerobieniu, wychodzą tędy jako kable, i tutaj mamy tą naszą magistralkę zrobioną, i ona sobie będzie, powiedzmy, szła gdzieś dalej, jeszcze nie wiem gdzie. No nie wiem. Gdzie zbudujemy jakiś centralny magazyn, ale chwilowo niech ona sobie po prostu wyjdzie z tej fabryki kawałeczek dalej i tyle. Tak mniej więcej w linii, żeby to było, powiedzmy tu, raz i raz. Teraz, jeśli bym chciał tym taśmociągiem przejechać tu na dolny level, to nie bardzo. Myślę, że tym przejedziemy na górny, a tym zjedziemy na dolny. I w ten sposób się nie będą krzyżowały te taśmociągi. I tu mamy wyjście naszej magistrali z tego zakątku fabryki. I teraz jedyne, co pozostaje, to podłączać prąd i przerobić to przejście. Chociaż ja wiem, to przejście może zostać chyba tak jak jest. Mogę po prostu zamiast bramy takiej dużej zrobić tutaj po prostu wejście z drzwiami po lewej. O, wtedy nikomu nie będzie przeszkadzało, że tam stoi słup zaraz za drzwiami. To by było. I teraz jak tu z prądem stoimy? Ostatni słup mamy tutaj, zbierzemy energię elektryczną, linia wysokiego napięcia, bierzemy, podpinamy ostatnie połączenie stąd i podpinamy to gdzieś tu. Pytanie, czy z drugiej strony mogę go postawić słup? No nie mogę. Chyba. Ale tu mogę postawić słup, dobra, tu może też być. I teraz potrzebujemy wyburzyć tylko tą źle postawiłem, dobra. To wyburzamy ten słup. Powinien być przy tamtej ścianie. Czyli tak, ta ściana się kończy tu, a tamta się kończy tam. Czyli ten słup powinien być tutaj. Tą ścianę wyburzamy. Ciągniemy linię wysokiego napięcia od tamtego słupa, cyk, do tego słupa, tutaj cyk, potem ten słup tam jest tutaj niestety niepotrzebny, chociaż nie wiem, czy nie będzie jednak potrzebny, czyli robimy. No chciałbym tak to jakoś za tą ścianą postawić, żeby to fajnie przez okienko przelazło. To tu się chyba powinno udać. To powinienem w tym miejscu postawić. O! Robimy oczywiście ścianę z okienkiem. O, widzisz. Taką właśnie, dobrze. No i tu mamy tylko dwa konstruktory, więc robimy tak. Linię energetyczną wysokiego napięcia, stąd przeciągniemy sobie to na drugą stronę gdzieś. Najlepiej między te konstruktory gdzieś, jakby się udało. O właśnie. I teraz podpinam, powiedzmy, jeden konstruktor z tego słupa, drugi konstruktor z tego słupa. Ten jest chyba nieustawiony jeszcze. Dokładnie, kable. No i kable lecą.
wszystko powinno się zamknąć tutaj w tym jednej fabryczce. Ścianki jak dostawimy. Tutaj zrobimy bramę, żeby było przejście. Tutaj sobie też zrobimy bramę. I tu ścianki. Okej. Wleźmy na ten oto pojemnik, czy kontener inaczej zwany. I dostawmy tutaj te ścianki do końca. Teraz się przeniesiemy na konstruktora. I może jeszcze na jednego. I z tej strony sobie zabudujemy ścianami. I to będzie finish tej części fabryki. Aha, tam to jakoś szło tak na bok. A, dobra. To może iść sobie... Nawet musi sobie iść tak. No i pozostaje nam tylko pokolorować to na inne kolorki i będzie wspaniale. W każdym bądź razie mamy już w fabryczki wszystkiego, co potrzebne. Robią się kable, robią się druty, no nie robi się jeszcze wapień. Wapień się jeszcze nie robi, to jest jedno, wapień i beton. Na razie sobie wapień z betonem idą po prostu tak na kij w nerę. No i tutaj wyjście z magistrali głównej, na jednym mamy kable, na drugim mamy druty, wszystko się zgadza. Tutaj mamy tą fabryczkę biopaliwa, taką nieszczęsną. Też sobie ją tutaj jakoś ładniej zrobimy. Ale to myślę, że już następnym razem. Sprawdźmy, co tam jeszcze mamy do badania ciekawego. A, postawiłem od nowa i teraz wszędzie mam te znaki i wykrzykniki takie. Że coś mam tutaj do obczajenia. Tak, wiem, że są dwa nowe generatory, cuda na kiju, dobra jest. Jeszcze coś mrugo? Chyba już nie. Okej. Okay. Co tu możemy? Magazyn osobisty sobie odblokujmy jeszcze. Zawsze to więcej miejsca w ekwipunku. Brakuje mi trochę drutów. No ale druty mamy tutaj już w fabryce. Także nie ma problemu. Tu jest magazyn z drutami. Pyk. I to nawet całkiem sporo tych drutów. Okej. Okay. No i wrzucamy, co trzeba. Więc płytki, pręciszcza, druciszcza. I jedziesz. No i magazyn osobisty mi się powiększył elegancko. I jeszcze mogę sobie skrzyneczki budować. Także całkiem. Aha, i teoretycznie tutaj mamy jakby przedłużenie tej naszej magistrali. Więc tą magistralą też będziemy musieli gdzieś tutaj zakręcić potem. Tak, żeby przed hubem skręcić i żeby sobie to poszło dalej. No ale tutaj jeszcze z tej strony dobudujemy fundamentów i tu jakąś fabryczkę się pierdyknie, czegoś. Wirników na pewno. I ram modularnych może też. To i tak w sumie jest całkiem nieźle, bo to mi wszystko idzie z... Tak, żelazo mi idzie z jednej kopalni, która ma 120 na minutę. Tutaj jakby były 4 kopalnie na nieczystym złożu, no to jest w sumie sporo. Natomiast same kablarony i druciszcza idą mi tylko z jednej kopalni
30 miedzi na minutę, więc to jest słabawą, ale tak czy siak się magazyn zapełnia ładnie. Jak tam kable? No, że jest 130 kabli. Nie narzekam. Nie narzekam. Kabelki sobie idą w swoim tempie, ale idą. Okej. Okay. Wyjdźmy na wieżyczkę, zobaczymy jak to wygląda z góry wszystko. Jest. No i teraz ta fabryczka tutaj jakoś nawet całkiem fajnie wygląda. No, chyba wraca nasz Mieczysław lądownik. Całkiem ładnie to wygląda, ja bym powiedział. Nie wiem jak stoimy z prądem, ale chyba zbyt wiele się nie zmieniło. Tam dołożyłem tylko... Nie no, dołożyłem dwa konstruktory na kable i jeden konstruktor jest więcej na druty. Więc w sumie troszkę się dołożyło, nie powiem. No, ale nie jest jeszcze tragicznie. Dobra, no to co? To spadam. Dzięki bardzo za oglądanie. Dawajcie suby, komentarze, łapki w górę. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia następnym razem.